Witam wszystkich dzisiaj o tym, jak można stosować, używać winogrona. Winogrona oczywiście najczęściej widzimy je jako coś, co można zjeść na surowo albo składnik jakichś napojów, win, ale winogrona dzięki temu, że dostarczają całkiem sporo fajnych rzeczy, fajnych substancji, dobrze wpływają na nasze ciało, warto wrzucić do naszej diety, a to zastosowanie poza jedzeniem na surowo jest dosyć szerokie. Pierwsza rzecz to oczywiście olej z pestek. Tłoczony oczywiście z pestek winogron. Czyli sporo witaminy E, dobre kwasy tłuszczowe, w tym kwas linolowy. I on może być stosowany nie tylko w kuchni, ale na przykład do pielęgnacji włosów, skóry. Z liści, to jest coś, co dla wielu będzie zaskoczeniem, z liści winogrona można robić okłady. Można zrobić z niego napar, oczywiście z suszu. I on ma działanie przeciwzapalne. Do tego płukanka, do ust, jamy ustnej i do włosów. To działanie tego naparu jest również regenerujące, oczyszczające. Świetnie też wpływa na nasz układ pokarmowy. Więc to nie same owoce winogrona, ale również możliwość zastosowania liści, suszu z tych liści. Oczywiście najlepiej jeść je na surowo, po odpowiednim umyciu, ale to też rodzynki, wino, sok z winogron. Pamiętajmy, że wino i sok możemy zrobić sami. I często, no najczęściej będzie on o wiele lepszy, zdrowszy niż to, co możemy kupić w sklepie. Chociaż to nie jest reguła. Ocet. Ocet winny, ocet z winogron. Często coś, o czym zapominamy, a coś, co poza smakiem, poza wpływem na nasze zdrowie, bardzo łatwo, bardzo szybko możemy zastosować w naszej kuchni, możemy go dorzucić do naszej diety. Kolejną rzeczą jest ekstrakt z pestek, ale ten to już najczęściej spotykamy jako produkt gotowy. Do tego kompot, wspomniane napoje, toniki, liście można kisić, można je stosować na przykład tak jak do owijania gołąbków, czyli bardzo dużo, bardzo ciekawych zastosowań. Czyli to nie tylko na surowo, to nie tylko wino, ale to też cała masa innych możliwości.